Suwalski szpital we wtorek rozpoczął trudną operację instalacji drugiego w tej placówce tomografu komputerowego. Mieliśmy dobry sprzęt, no ale potrzeby diagnostyczne, szybka diagnostyka wymaga, aby zabezpieczyć dla takiego dużego szpitala, jakim jest nasz szpital, ciągłość tych badań. Stąd podjęliśmy działania w celu pozyskania środków i utworzenia drugiej pracowni tomografii komputerowej. We wtorek urządzenie przyjechało do Suwałk i tego samego dnia rozpoczęła się dość trudna operacja umieszczenia olbrzymiego urządzenia na pierwszym piętrze budynku. Z uwagi na gabaryty tomografu możliwa okazała się tylko jedna droga – rozbiórka fragmentu ściany elewacyjnej w zakładzie diagnostyki obrazowej i wstawienie poszczególnych elementów urządzenia z użyciem dźwigu. I tak, kawałek po kawałku, tomograf trafił do świeżo wyremontowanej, ale i specjalnie wzmocnionej pracowni. Budynek ma już swoje lata, a w czasach, gdy był budowany, sprzęt o takich rozmiarach i wadze mógł się tylko śnić. Warte aż 4 miliony złotych urządzenie umożliwi nie tylko lepsze jakościowo i sprawniejsze świadczenie usług medycznych dla pacjentów wymagających skanu, ale też otwiera medykom znacznie szersze możliwości diagnostyczne. Badanie wykonywane jest szybciej. Tutaj zasługuje na podkreślenie to, że te parametry tego tomografu są bardzo wysokie w porównaniu do tego, którym dysponowaliśmy. Tutaj istnieje możliwość wykonania skanu praktycznie całego ciała tego pacjenta, który będzie poddany tej diagnostyce. Ma to szczególne duże znaczenie w przypadku urazów wielonarządowych czy z kolizji drogowych, wypadków. Na ten sprzęt szpital czekał od 11 miesięcy. Środki pozyskano z ubiegłorocznego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze trafiły najpierw do Urzędu Marszałkowskiego, a ten na wniosek dyrekcji przekazał środki do suwalskiej placówki. Aktualnie trwa montaż urządzenia. Sprzęt zostanie zainstalowany i uruchomiony w miarę szybko, bo to kwestia dosłownie chyba tygodnia, dwóch, no ale procedury odbioru, tutaj służby sanitarne muszą wydać nam zezwolenia, prawda, sprawdzić ochrony radiologiczne, ale myślę, że w tym roku ten sprzęt już będzie służył naszym pacjentom. W ocenie dyrektora szpitala z pewnością drugie urządzenie poprawi też płynność wykonywania badań. Tutaj najważniejszą rzeczą jest to, że zachowujemy to ciągłość procesu diagnostycznego. Wiadomo, że sprzęt wymaga przeglądów, ulega awariom i w przypadku posiadania jednego takiego aparatu wymagało to często transportu pacjenta do innych szpitali, co wydłużało cały proces diagnostyczny i zdiagnozowania i tych urazów, ewentualnych urazów, które pacjent mógł mieć. Natomiast tutaj no, będzie skrócony ten proces, co ma niebagatelne znaczenie dla ratowania często życia ludzkiego.